Zaburzenia neurologiczne u dzieci mogą występować zarówno w wieku niemowlęcym, jak i później. Nie zawsze muszą oznaczać nieodwracalne zmiany. W wielu wypadkach da się zatrzymać lub maksymalnie spowolnić rozwój tych chorób u najmłodszych. Kierunek Zdrowie, dzień dobry. O tym, jakie choroby neurologiczne najczęściej diagnozuje się u dzieci, jakie objawy powinny skłonić do wizyty u neurologa i jak rozpoznać udar mózgu u najmłodszych. Porozmawiam dziś z naszym gościem, a jest nim pani profesor Ilona Kopyta z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, Katedry i Kliniki Neurologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani redaktor. Po czym poznać, że dziecko ma jakieś problemy neurologiczne? Objawy neurologiczne u najmłodszych pacjentów zależą tak naprawdę od dwóch kwestii. Pierwsza, najistotniejsza, to wiek dziecka. Im dziecko jest młodsze, tym te objawy będą mniej specyficzne. Ten niedojrzały, niezmielinizowany mózg gdyby posiada ograniczony repertuar zaprezentowania objawów, a więc te najmłodsze dzieci, te objawy najbardziej niepokojące będą prezentowały pod postacią zaburzeń świadomości, gorszego kontaktu czy też drgawek. Natomiast im dziecko jest starsze, im mózg jest bardziej dojrzały, tym objawy będą bardziej przypominały to, czego spodziewamy się u osób dorosłych, czyli bardziej będą odpowiadały ognisku, w którym doszło do uszkodzenia mózgu, a więc bardziej łatwiej będzie nam tę diagnozę czy tą lokalizację problemu u starszego dziecka ustalić. Jakie znaczenie dla wykrycia tych wszelkich schorzeń neurologicznych, a tych chorób wiadomo, że jest bardzo wiele, ma tak zwany przesiew noworodkowy, czyli badania wykonywane tuż po urodzeniu malucha? Przesiew noworodkowy, zwany też screeningiem z angielskiego, to powszechne w tej chwili badania, czyli badania wszystkich noworodków po drugiej dobie od ich urodzenia w kierunku schorzeń, które mają uwarunkowanie genetyczne i co do których posiadamy narzędzie, które umożliwia nam zatrzymanie postępu choroby i uzyskanie stanu zbliżonego bądź stanu zdrowia, stanu postępów rozwojowych i osiągów rozwojowych oczekiwanych u zdrowego dziecka. Takim bardzo starym przykładem, ale znakomitym przykładem skuteczności screeningu i leczenia jest fenyloketonuria, która nie leczona, czyli jeśli nie rozpoznamy w screeningu noworodkowym i nie podamy mieszanek bez fenyloalaniny, doprowadzimy do uszkodzenia mózgu, do zahamowania postępów rozwojowych, do braku przyrostu obwodu głowy, do ciężkiej padaczki. Takich obrazów szczęśliwie już nie oglądamy właśnie dzięki przesiewowi noworodkowemu. Natomiast nowością w tym przesiewie, która od roku 2021 funkcjonuje w Polsce, jest screening w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni, czyli SMA. No właśnie, to jakaś rewolucja właściwie i ta choroba, o której tak ostatnio głośno ze względu na to, że podajecie dzieciom, u których wykryjecie to schorzenie, no ten słynny, najdroższy lek świata. Tak, musi być głośno, bo jest powód, żeby było głośno, ponieważ posiadamy narzędzie, czyli screening noworodkowy, który wykrywa nam pacjenta, który jest obarczony tą wadą, ale który nie ma objawów, czyli pacjenta przedobjawowego. To jest niezwykle istotne, ponieważ ta choroba ma charakter postępujący, nieleczona, posiada swój postęp, posiada progresję, czyli dochodzi do uszkodzenia, w tym wypadku motoneuronów rogów przednich rdzenia kręgowego. Jeżeli my wykryjemy tą chorobę na etapie noworodkowym, przedobjawowym, to możemy zaproponować aktualnie w programie terapeutycznym, czyli w programie refundowanym, leczenie, które polega na podaniu leku, jednorazowym, dożylnym podaniu leku w kroplówce trwającej godzinę, którego rola w znaczeniu jego funkcjonowania jest taka, aby uzyskać stężenie deficytowego białka ochronnego w stosunku do motoneuronów, co z kolei ma za zadanie zapewnić postępy rozwojowe oczekiwane w przebiegu prawidłowego rozwoju. To bardzo skomplikowane, ale co to oznacza tak naprawdę dla takiego malucha? To jest co? Życie w sprawności fizycznej, intelektualnej? Jak to wygląda?
Znamy przebieg naturalny tej choroby. Najczęstsza postać, czyli typ pierwszy, to jest taka postać, w której dziecko nigdy nie osiągnie umiejętności samodzielnego siadania. A problemy związane z oddychaniem, z przyjmowaniem pokarmów, czyli połykaniem, pojawiają się we wczesnym okresie niemowlęcym, czyli bardzo wcześnie. Czyli bardzo wiemy, ciężka choroba. Dokładnie. Wiemy, jakie jest rokowanie i wiemy, jaki jest przebieg tej choroby nieleczonej. W związku z tym, jeśli pacjent otrzymuje terapię genową, a tak mówią badania rejestracyjne, i on zaczyna prezentować w ciągu kolejnych miesięcy nie zaburzenia oddychania i połykania, tylko postęp i kamienie milowe, których oczekujemy w prawidłowym rozwoju dziecka, wówczas naprawdę możemy mówić o skuteczności i powiedziałabym o cudzie. Bo ten pacjent jest nadal pacjentem obarczonym wadą genetyczną. Ale będzie zdrowy. Takie jest założenie i tak są obiecujące wyniki badań rejestracyjnych. Pamiętajmy, że każdy lek, jego droga do rejestracji jest długa, wieloletnia, ale po rejestracji również potrzebujemy czasu, potrzebujemy najlepiej lat obserwacji, abyśmy mogli te efekty potwierdzać i dalej je obserwować. Tylko zapytam, dlaczego to jest najdroższy lek świata? Co jest w nim takiego, że on kosztuje tyle milionów złotych, ta jedna dawka? Obawiam się, że to nie jest pytanie do mnie, bo takiej wiedzy dokładnej co do jego, że tak powiem, backgroundu i co do właśnie tych kosztów to pewnie strzeżona posiadam. Zapewne jest to tajemnica, której łatwo się nie zdradza. Natomiast niewątpliwie ten czas i ten bardzo długi, bardzo kosztowny i żmudny proces, który w końcu doprowadza do rejestracji tego leku, pewnie w tym upatrywałabym tego wysokiego kosztu, bo mówimy o koszcie kilku milionów złotych tej pojedynczej dawki leku, którą pacjent aktualnie otrzymuje nieodpłatnie. I całe szczęście, że nasze dzieci w Polsce ten lek dostają. Pacjent, któremu taki lek podaliście 21 lipca w waszym szpitalu w Katowicach, rozumiem, że czuje się dobrze. Tak, jutro będę się z tym chłopcem widziała, ponieważ tak zakłada program lekowy i taki jest kolejny krok i kolejna kontrola. To chłopczyk, który w tej chwili ma 4 miesiące, to chłopczyk, którego monitorujemy zgodnie z założeniami programu w aspekcie jego wyników badań laboratoryjnych, postępów rozwojowych. I one są to dziecko, które dobrze oddycha, które ssie, które jest karmione naturalnie, a to bardzo ważny wskaźnik zdrowia i żywotności niemowlęcia, które przybiera na wadze. Tak więc na tą chwilę jesteśmy z niego bardzo dumni i bardzo zadowoleni. Pani profesor, oprócz SMA, w jakich jeszcze chorobach dokonał się postęp? Tych chorób jest bardzo wiele. Wymieniłabym tutaj dwie grupy. Grupa pierwsza to tak zwane choroby spichrzeniowe, czyli choroby, w których na skutek mutacji genetycznej mamy nieaktywny jeden z enzymów, a to oznacza, że jakiś produkt nie jest rozkładany, tylko gromadzony w naszym organizmie. Stąd nazwa choroba spichrzeniowa. Przykładem może być choroba Pompego, gdzie glikogen gromadzi nam się w wątrobie, w mięśniach, uszkadzając je, czyli prowadząc do inwalidyzacji takiego pacjenta. Czyli po prostu uszkadza mięśnie. Dokładnie tak. I pacjent z pacjenta aktywnego, chodzącego, staje się pacjentem, który siada w końcu na wózek. Trudno przewidzieć w jakim czasie, bo to jest indywidualny też przebieg. No niemniej jednak w tej chwili, i nie jest to jedyna choroba, w stosunku do której mamy takie narzędzie, dysponujemy tak zwaną enzymatyczną terapią zastępczą. Czyli możemy jakby przetoczyć dożylnie ten deficytowy enzym temu pacjentowi, aby zahamować postęp choroby. Zła strona, niewygodna strona tego zagadnienia jest taka, że musimy to robić w sposób powtarzalny. Co 2 tygodnie w chorobie Pompego, w innych chorobach co tydzień. Czyli to wskazuje dzieci na częste wizyty w szpitalu. Dokładnie tak. Jak wygląda sytuacja z takimi chorobami jak padaczki czy stwardnienie rozsiane? To też choroby, które często dotykają dzieci. Bardzo dziękuję, że pani wywołała temat stwardnienia rozsianego u dzieci, bo faktycznie na 100 pacjentów, którzy zachorują na tą chorobę, 5 zachoruje w okresie przed 18 rokiem życia, czyli będzie mieć pediatryczne SM. I do kilkunastu lat wstecz tak naprawdę mogliśmy tylko zaproponować leczenie rzutu, czyli leczenie sterydami, które nie modyfikuje przebiegu choroby.
od niedawna mamy możliwość nawet całą gamę leków, którą możemy tym pacjentom zaproponować właśnie po to, aby zahamować postęp choroby, aby nie było kolejnych rzutów. I to też jest kolejna rewolucja. Absolutnie. Jest to kolejne. Pamiętam czas wykrywania stwardnienia rozsianego u naszych pacjentów i leczenia rzutów, ponieważ było to wszystko, czym dysponowaliśmy. Także tutaj jest ogromny progres. I jeszcze spytała Pani o padaczki. W tym zakresie również bardzo dużo się podziało. Są rejestrowane nowe leki, bo to podstawa leczenia padaczki. Mamy pewien nawrót, pewien renesans leczenia dietą ketogenną. Ona była zarzucona przez pewien czas. To stary wynalazek z lat 40., kiedy to jeszcze leków przeciwpadaczkowych nie było albo dopiero wchodziły. Później troszkę ją zarzucono, bo uznano, że mamy tyle leków, że one nam wystarczą. Ale okazało się, że jednak dla wielu pacjentów jest to opcja bardzo korzystna i pozwalająca i na dobre funkcjonowanie intelektualne, i na redukcję niektórych leków przeciwpadaczkowych. I wtedy odkryto, że przy okazji traci się nadmierne kilogramy. To właśnie wtedy dokonano takiego odkrycia stosując to. To prawda, może tak być, ale u dzieci niekoniecznie. Tak jest, gdyż też akurat u dzieci niekoniecznie zmierzamy w tym kierunku, aby one traciły na wadze. Pani profesor, jak już jesteśmy w momencie mówienia o nowinkach, to taką bardzo ciekawą wiadomość opublikowali niedawno naukowcy z Lublina, którzy prowadzą jakby nabór do eksperymentu leczniczego dla dzieci z porażeniem mózgowym, które posiadają własną krew pępowinową. Są doskonałe wyniki pierwszych badań nad komórkami macierzystymi wyizolowanymi z tej krwi w leczeniu tej okropnej choroby. To jest coś, co kładzie dzieci na wózek inwalidzki. Wielka nadzieja w tych badaniach, pani profesor? Na pewno każda choroba, która, tak jak pani powiedziała, jest chorobą inwalidyzującą pacjenta, chorobą, która nieodłącznie wiąże się z niepełnosprawnością ruchową. Poszukiwanie nowych opcji jest jak najbardziej zasadne, ale oczywiście będąc na etapie eksperymentu medycznego musimy bardzo ostrożnie traktować wyniki i też ostrożnie informować pacjentów. Natomiast jak najbardziej jest to kierunek już od dosyć dawna eksplorowany. To na chwilę zostawmy te eksperymenty medyczne i te rzadkie choroby. Pani w swojej pracy naukowej zajmuje się w sumie też dość nieczęstym zjawiskiem, ale chyba jednak coraz częstszym, takim jak udar mózgu u dzieci. Poświęciła Pani temu zagadnieniu podręcznik dla pediatrów. Z tego co wiem, udar mózgu u dzieci i młodzieży. Gratuluję tej książki. Czy to jest naprawdę wielki i coraz większy problem, udary mózgu u najmłodszych? Udary mózgu występują w każdym wieku i to niezwykle istotne stwierdzenie również tak dydaktycznie dla osób zajmujących się dziećmi. To też jest choroba rzadka, bo to jest kilka nowych zachorowań na 100 tysięcy dzieci w ciągu roku. Problem polega na tym, że brak tej świadomości społecznej, brak świadomości również u fachowych pracowników służby zdrowia nierzadko przekłada się na opóźnienie rozpoznania. A w przypadku udaru mózgu, udaru niedokrwiennego, dokładnie tak, i to nie slogan, tylko to szczera prawda, szczególnie, że zgodnie z zapisami charakterystyki produktu leczniczego możemy podawać dzieciom powyżej 16 roku życia trombolizę dożylną, czyli leczyć ich tak jak pacjentów dorosłych. To pani profesor, powiedzmy sobie teraz, na jakie objawy rodzice powinni szczególnie zwracać uwagę? Nie tylko jeśli chodzi o udar mózgu, bo tutaj ten czas jest istotny, ale w ogóle na objawy neurologiczne. Jakie powinny niepokoić? Objawy udar mózgu, jak sama nazwa wskazuje, to coś, co człowieka uderza. To się dzieje nagle i to są objawy dramatyczne. Zaburzeń mowy, zaburzeń świadomości, czy też niedowładu kończyn. To są problemy, to są objawy, których nie przegapimy. To rodzic, nauczyciel, to dzieje się w różnych okolicznościach, zobaczy. Natomiast objawy, na które w ogóle rodzice
powinni zwracać uwagę i zwracają, to są przede wszystkim problemy rozwojowe. Szeroko rozumiane problemy rozwojowe, szczególnie u niemowlęcia. Jeżeli rodzic sygnalizuje nam, że niepokoi ich brak postępu w jakimś zakresie, czy też nieprawidłowa motoryka tego dziecka. Czyli nie siada wtedy, kiedy powinien usiąść. Dokładnie. Powinniśmy zwrócić na to uwagę. Oczywiście przebieg dziecka jest indywidualny. To nie musi wszystko odbywać się dokładnie tak jak w zegarku. Natomiast jeżeli my spotykamy się z nim za miesiąc i widzimy, że nadal nie dokonał się ten oczekiwany postęp, to powinniśmy na to reagować. I powinni reagować przede wszystkim pediatrzy. Im pani też poświęciła kolejny podręcznik. Napisała pani w nim nowe spojrzenie na dziecięcą neurologię. Co to znaczy nowe spojrzenie? Ja poświęciłam podręcznik pediatrom, ponieważ sama jestem pediatrą wyjściowo, nie tylko neurologiem dziecięcym. Nowe spojrzenie, ponieważ mamy nowe możliwości, mamy nowe narzędzia. I to z jednej strony nas ogromnie cieszy. To daje nam wiarę w naszą pracę i daje nadzieję dla naszych pacjentów. Ale to nas zobowiązuje też do dużej czujności, ponieważ jeżeli mamy dostępne narzędzia, na przykład w zakresie terapii chorób rzadkich, chorób spichrzeniowych, to my najpierw musimy być uczuleni na ich objawy, musimy je wykryć, żeby to narzędzie i tą możliwość pacjentowi zaoferować. W tym podręczniku jeden z rozdziałów nosi tytuł Błędy medyczne. Jakie grzechy pediatrzy wobec dzieci popełniają najczęściej, jeśli chodzi o schorzenia neurologiczne? W tym rozdziale skupiłyśmy się z panią dr Nowak, z którą współredagowałam ten rozdział, na dwóch grupach zagadnień. Grupa pierwsza to są dramatyczne i szybkie zachorowania, które z uwagi na dynamikę procesu chorobowego nie doczekują się pozytywnego finału. Najczęściej kończą się tragicznie i te dzieci giną. I to sytuacja na przykład posocznicy, to meningokokowa posocznica z niewydolnością kory nadnerczy, czyli zespół Waterhausa-Friedrichsena, jak również zespoły śmierci łóżeczkowej, gdzie dziecko kładzione spać w przekonaniu, że jest dzieckiem zdrowym, znajdowane jest martwe w ciągu kilku godzin czy rana. Nie zawsze udaje się tą przyczynę zgonu ustalić, ale czasami badania pośmiertne na to pozwalają. To pierwsza grupa, gdyby skarg, zażaleń ze strony rodziców czy opiekunów co do opieki nad dzieckiem. Ale co jest błędem medycznym? W ten sposób nie definiowałyśmy w naszym podręczniku tego zagadnienia. Punktem wyjścia były dokumenty i sprawy, w których opinie dla prokurator czy dla sądów pisałyśmy wspólnie. Więc jak gdyby punktem wyjścia jest skarga, w ogromnej większości skargi te nie doczekały się ukarania, a więc nazwania ich błędem. Bo jak mówię, te problemy, które mają dramatyczny przebieg i dramatyczny finał, jest to w większości ich naturalny proces. Natomiast zwróciłabym uwagę na drugą grupę zagadnień, a mianowicie proces diagnostyczny, na przykład w przypadku zagadnień, jakim jest podejrzenie padaczki czy stanów napadowych, który to proces trwa, który się przewleka w poczuciu rodzica i który ostatecznie nie doczekuje się rozpoznania, na jakie powinien się doczekać. Z czego to wynika? Często z kwestii organizacyjnych, z trudności dostępu do specjalisty, ale na to chciałabym, i taki był nasz zamysł tego rozdziału, uczulić w postępowaniu pediatrycznym, diagnostycznym. Bierzmy pod uwagę różne możliwości i starajmy się skorzystać z różnych konsultacji, aby ostatecznie ta diagnoza była pewna. Żeby nie cierpiały dzieci. Pani profesor, jest rok szkolny. Tak naprawdę dzieci mogą mieć różne problemy. Nie zawsze są to problemy neurologiczne, ale zawsze sygnałem alarmowym jest, kiedy dziecko boli głowa. Niby paluszek i główka to szkolna wymówka, ale ta głowa czasem boli z poważniejszych powodów. Jak reagować na ból głowy u dziecka i kiedy ten ból głowy powinien zaniepokoić? Ból głowy u dziecka, sygnalizowanie bólu głowy przez dziecko to zawsze objaw niepokojący. I nigdy nie należy go
lekceważyć ani traktować właśnie jako formę, powiedzmy, uniknięcia jakichś nieprzyjemnych historii typu konieczność odrabiania lekcji. Bóle głowy u dzieci mają dwie grupy. Bóle samoistne, czyli robimy badania, nie znajdujemy przyczyny, dziecko skarży się na bóle głowy, ponieważ ta głowa go boli rzeczywiście, tak jak w migrenie czy w bólach idiopatycznych. Tak jest najczęściej. Ale jest grupa druga, to są bóle objawowe. Czyli głowa boli, bo dziecko jest po urazie, może tak jest najczęściej, bo dziecko ma infekcję górnych dróg oddechowych. Nie daj Bóg guza mózgu. Otóż to, ale dziecko może mieć proces rozrostowy ośrodkowego układu nerwowego. Reasumując, póki nie wykonamy badań neuroobrazowych, optymalnie rezonansu magnetycznego, do tego czasu my nie możemy powiedzieć rodzicom, to są bóle samoistne, bo tak jest najczęściej i nie będziemy więcej się nimi zajmować. To pani profesor, w którym momencie przyjść z dzieckiem do pediatry lub do neurologa z bólem głowy? W każdym. Jeżeli pojawia się taka skarga, to ją należy wyjaśnić. Jeżeli jest to moment, w którym oprócz bólu słyszymy o gorączce, o katarze, wydaje się, że ta sytuacja jest klarowna. To pierwszy incydent związany z infekcją. Nie musimy tutaj poszerzać diagnostyki. Mamy w wywiadzie uraz głowy, dziecko ta głowa boli, ono zwymiotowało. Mamy również jasną sytuację kliniczną. Jeśli nie ustępują te objawy pourazowe, wymaga to wykonania tomografii komputerowej, abyśmy byli w 100% przekonani, że ten uraz nie jest urazem śródczaszkowym. Natomiast powtarzające się bóle bez towarzyszących objawów prowokujących, dodatkowych, absolutnie muszą doczekać się wyjaśnienia. Czyli traktujemy ból głowy poważnie. Zawsze. Generalnie na zakończenie powiedzmy sobie tak, jak uchronić układ nerwowy młodego człowieka? Co robić, żeby, bo wiadomo, że są choroby uwarunkowane genetycznie, na to nie ma wpływu, ale co robić, żeby ten układ nerwowy młodego człowieka był sprawnie funkcjonującym układem nerwowym dorosłego? Dokładnie tak jak pani powiedziała, nie unikniemy chorób uwarunkowanych genetycznie. Mamy narzędzia, żeby je leczyć czasami. Ale to wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o drugą grupę, to choroby uwarunkowane środowiskowo. I są czynniki środowiskowe, których uniknąć możemy. Pierwszym z nich to są infekcje. A narzędziem do uniknięcia ciężkich infekcji z powikłaniami ze strony ośrodkowego układu nerwowego są szczepienia. Więc nie zapominajmy o tym, że to narzędzie jest. Ono niesie ze sobą dobrodziejstwo dla społeczeństwa, dla jednostki pod postacią unikania ciężkich infekcji, o których zapomnieliśmy właśnie dzięki temu, że społeczeństwo jest wyszczepione. Zwłaszcza, że niektórzy nie zdają sobie sprawy, jak bardzo infekcja uszkadza mózg. Dokładnie tak, ponieważ na szczęście w dzisiejszej dobie nie mamy powszechnej możliwości obserwowania dzieci na przykład z powikłaniami polio, prawda? Gdzie kilkadziesiąt lat temu nie było wątpliwości co do tego, czy szczepić dzieci na polio. Nie widzimy choroby, wydaje nam się, że jej nie ma, ale to nieprawda. Druga kwestia, jeżeli mówimy o wpływie na ośrodkowy układ nerwowy, na bóle głowy, na tiki, które w okresie szkolnym też się często nasilają, to higiena snu. Przestrzeganie tej higieny to higiena związana z korzystaniem z elektroniki, nie przed snem i nie w nieograniczony sposób. To dieta, ponieważ otyłość to czynnik ryzyka zarówno bólów głowy, jak i mówi się o tym stwardnienia rozsianego, szczególnie u dziewczynek. Tak więc na te czynniki mamy wpływ. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. To był program Kierunek Zdrowie. Kłaniam się nisko. Maria Zawała. Thank you.